Cześć wszystkim, witam w 6 odcinku z Papas Hortogeri. To zaczynamy. Jesteśmy na 11 ranku. Dwa dni na dzisiejszy odcinek, czyli 17 i 18, jak wiecie. Zastawiłem się na taką liczbę. Więc mamy Rico. Pamiętajcie, w poprzednim odcinku powiedzieliśmy sobie jeszcze dokładnie. Dzwoneczek na nową klubaskę. Zobaczmy, co sobie Rico zażyczy. No wiadomo, bo już tą klubaskę. I swoje chili, które... Znaczy chili, które... Nie to... Czyli na taką fasolkę. W niektórych papasach jest ta gra, gdzie jest nazwana Rico Chili Works. I to ta fasolka leci z tych rynienek. Wiem, że jeden, bo jest nazwany Rico, czyli Works. Zobaczymy, ile perfekcików nam wskoczy w tym odcineczku. Takie opaska mamy tu zwykłej. Takie opaska jest łatwa, bo z niej to... Nie jest łatwo, żeby coś wypadło poza. Nie? Skoro już tutaj wygrał, to... Już się tutaj zrobił koniec pieczenia. Grylowania ziemi peru wynotują, wyciągłem. Nie pykło. Pięknie następnym razem. Bierzemy zamówienie od Robiego. On też chce tą kiełbachę. Dobrze. Tony, ty też chcesz tą samą kiełbaskę, co zawsze. Okej. Okay. Teraz nie musimy przyspieszać, bo mamy co robić. Gdybyśmy nie mieli co robić, możemy przyspieszać. Jak mamy co robić, to możemy robić to, co jest w kolejce. Czyli no, to co trzeba, czyli w tym wypadku hot dog. Kolejny. Skyler. Uuu. Idealnie, perfekt. Dzwoneczek zadzwonił idealnie w momencie, kiedy był perfekt. Oj, wstałem, dobra. Pomidorek jeszcze jeden. Teraz pod czwórkę idzie kiełbacha, bo szybciej ją zrobiliśmy. No poczekajcie. Tu widzę, że kiełbaski się robią do końca, no to je muszę najpierw ogarnąć. Tak? Tutaj już się Greg naczekał. I następny klient już będzie closer. Tu raczej
Nie kojarzę, żeby tu było 9 klientów, więc max to jest 8. Tutaj zobaczymy, kto jest closer. Bomber. Można teoretycznie jej zrobić zamiast piątki. Można, można. Jednak nie. Czekajcie, gdzie jest? Tutaj. Zwykła parówka szybko się robi. Świetnie. Kolejne. Okej. To może chociaż jedną rzecz nasypiemy. A, i przesypiemy. Okej. Pamiętam, że z tym. Ta paruwa ma być z tym. Gino Romano, z czym on chciał paruwę? Dokładnie. Tak myślałem, że to jest ta paruwa, znaczy ta bułka. Szóstka teraz. Nie, ósemka, bo ósemka była pierwsza. Czyli Elka tego. Czyli pierwsza ta parwa zrobiła niż tamte dwie. Mimo że ta parwa była później wsadzona, to ona się zrobiła szybciej. No tak. Udało mi się perfekt zrobić, a jakbym nie wsadził tego napoju, to by nie było perfekta. Widzieliście, że prawie chciałem wybrać bez napoju. Liczymy Dardo. Okej. Mało punktów. Ale to dlaczego, że się naczekał? Tutaj też mało punktów. Okej, więc jeden dzień zaliczony, 17, to teraz jeszcze 18. Ranka nie ma, 118 brakuje. Strikeout, ok, gramy w baseballa, w którym to my jesteśmy strzelającym. Ok, trafione. Ok, trafione. Jeszcze raz. Ok, idealnie trafione. Mamy baseball, czapkę nową. Zobaczmy, czy ona nam będzie pasować. Zostańmy przy tej czapce, co? Skoro wszystko czerwone, to czapkę też. Nie kupuję na razie nic. Lecę na środę, jeśli chodzi o dzień tygodnia. I 18 dzień. Mieliśmy ranka, więc nic nowego nie ma. Dobrze. Zaczynamy znowu. Rejko pierwszy, potem ktoś, ktoś, ktoś i na koniec closer, nie? Takie pik, 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 pik,
i napoje leją się i sypie się popcorn. A ty nie musisz nawet na nie zwracać uwagi, bo tu nie ma czegoś takiego jak napój może ostygnąć. Tutaj nie może ostygnąć, bo to i tak są zimne napoje. Popcorn z reguły jest gorący, no tutaj nie będzie stygnął. Nie? No. Sprawdzam, czy mi się na przykład czy mikrofonik jest aktywny i czy działa. Żeby nie było, że trzeba powtarzać nagranie specjalnie, żeby skomentować. Jednak jak nagrywam z komentarzami już cały czas, no to nie mogę teraz tego jakby zmienić. Jak seria jest od początku z komentarzami, no to nie mogę jakby w środku wsadzić jakiegoś odcinka bez komentarza, bo by nie było sensu. Co braku bez sensu i... Coś chciałem powiedzieć, nie powiedziałem. Jak mi się za chwilę przypomniał, co mi chodziło, to powiem. Dałem ci wszystko najwyraźniej w niektórych miejscach, co dużo posypałem. Tak, wróć to. Mam być do kropek. W tym odcinku chyba żadnej bułki z kropkami nie dawałem, więc to była pierwsza. Nie, jeszcze nie. Jeszcze cebula. Teraz tak, pomidorek. Jeszcze widzę dwie rzeczy, które będą jak pomidory i papryczka. Pamiętam, że odblokowałem sobie kiedyś i jedną z tych rzeczy, nie drugiej nie. Tylko jedną. To jest dla skuterki. Wszyscy elki są, jeśli chodzi o napoje. Trójka i czwórka. Marty, ty eskę chcesz. Dlaczego nie leję więcej napojów, żeby mi się nie pomyliło? To jest bonus, szyka. A, to przewróciłem, nie trzeba było. To dwie są do tego. Okso, dzisiaj jest closer, świetnie. Profesor. Closer, energy solo. Myślałem, że chciał tą podłużną parówę, ale nie. On zostaje przy tej. Kurka. Poczekała, to nie ma perfekta. A spokojnie, zrobimy te perfekty w przyszłości. Teraz tak, piątka to jest te dwa napoje.
ten napój i ten popcorn. No bo popcorn no nie jest napojem, nie? O, i perfekcik skoczył. Obie bułki mają być te same. Tutaj jeszcze ma być to i to. To zrobimy pierw dla Krzola. Tony dał perfekta, a Marty nie. Marty był później niszczony. Okej. Okay. Czy inaczej, nie wiem, czy powiedziałem to poprawnie. Tony był przed Martim. Dał mi perfekta. A Marty był po Tonym. Czekał chyba mniej niż Tony, a nie dał perfekta. Znaczy nie dał 100% border. Nie wiem jak to jest, ale jest jak jest. Okej, no to tutaj z budową nie wyszło. Ale wyszły punkty ładne. 117 mieliśmy tylko do zdobycia, więc na pewno będzie rank. Nie ma opcji, żeby tego ranka nie wbić. Okej. Okay. Kiełbasa Cooker. 631. A to rank będzie kolejny. W kolejnym odcinku. Łapki w górę, komentarze i subskrypcje możecie dawać. My tu sobie jeszcze poszukamy Robiego, Pański Tłe, Lino Romano i chyba Wendy są z nami jako ci, co będą nam przeszkadzać. Nie wiem, Shannon albo Wendy, nie pamiętam. Pamiętam, że był Lino Romano, Pański Tłe i tutaj kogoś widziałem i no nie zapamiętałem twarzy dokładnie. Dobrze, no to tyle z tego odcinka, cześć.